Dobry wieczór, witam wszystkich zgromadzonych na prezentacji 33 numeru Pamięci i Sprawiedliwości. Jest to numer, którego tematem wiodącym jest ostatnia dekada PRL. Będziemy dzisiaj dyskutować zarówno o zawartości numeru, jak również o temacie wiodącym, czyli jak wyglądała sytuacja w Polsce w latach 80. Tu już kolega naczelny niszczy wystawę, ale to myślę nic nie szkodzi. Będziemy dyskutować dzisiaj w gronie czterech osób. Są z nami profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przywitajmy pana profesora brawami. Doktor habilitowany Mirosław Szumiło, redaktor naczelny Pamięci i Sprawiedliwości. Doktor Tomasz Kozłowski z Biura Badań Historycznych IPN. Ja się nazywam Rafał Łatka, jestem też zastępcą naczelnego Pamięci i Sprawiedliwości. Będziemy właśnie o tym numerze, który państwo mają przed sobą, dyskutować. Dla aktywnych dyskutantów mamy przewidziane kilka egzemplarzy Pamięci i Sprawiedliwości, więc liczymy na ciekawe pytania do naszych referentów. Chciałbym rozpocząć z prośbą skierowaną do redaktora naczelnego, by w kilku słowach omówił zawartość numeru, tak żeby państwo wiedzieli, jakie są najważniejsze tematy, o czym są najważniejsze teksty tego tomu oraz na czym skupialiśmy się, konstruując koncepcję tematyczną tego numeru, no bo kierowała nam jakaś myśl przewodnia, o której myślę nasz naczelny świetnie opowie. Później zaś poproszę o merytoryczną ocenę owej zawartości naszych szanownych gości. Mirku, panie naczelny, proszę bardzo. Dziękuję. Dobry wieczór państwu. Rzeczywiście, no, myślę, że to nie będzie niespodzianką, jaki jest temat wiodący, bo w związku z 30. rocznicą transformacji ustrojowej, która w tym roku przypadała, to podjęliśmy właśnie ten wątek, ale nie tylko sam rok 89, ale trochę szerzej, w zasadzie ostatnie dekady lat 80., czy też kryzys i upadek systemu komunistycznego i nie tylko w Polsce, ale również w krajach sąsiednich, więc tutaj zamysłem było to szersze spojrzenie, przynajmniej na część, nie wszystkie kraje państwa Europy Środkowo-Wschodniej, ale też niektóre republiki sowieckie. W związku z tym znalazły się tutaj dwa eseje i 9 artykułów w tym jakby głównym części wiodącej w esejach i w studiach, które dotyczą właśnie okresu transformacji, wcześniej lat 80., częściowo kryzysu systemu komunistycznego w różnych krajach i poza Polską tutaj podjęte zostały zagadnienia dotyczące Czechosłowacji, Węgier, Bułgarii, a także Litwy i Ukrainy, to znaczy Litewskiej, Ukraińskiej Republiki Sowieckiej. Takie są jakby zakres terytorialny i tematyczny taki jest tego numeru. Nie będę tutaj może omawiał oczywiście szczegółowo, chociaż jeśli chodzi o te tematy w studiach, artykuły, to pokrótce mogę o nich wspomnieć, więc mamy tutaj na początek właśnie esej pana doktora Łatki dotyczący Kościoła katolickiego w latach przełomu. Do tego nawiązuje w innym ujęciu również tekst, artykuł doktora Pawła Kowala, dotyczący również kwestii właśnie stolicy apostolskiej i papieża wobec przemian w Polsce, trochę szerzej, bo do roku 91 w jego ujęciu. Mamy, jak już wspomniałem, tekst dotyczący Bułgarii w 89 roku, polskiego wpływu na opozycję na Węgrzech, sytuacja, jaka panowała na Słowacji, to jest ciekawe, no bo z reguły patrzymy perspektywę praską na to, co było w Czechosłowacji, a w Bratysławie też się działo. Mamy tutaj, jak wspomniałem już, o sytuację na Litwie, mówioną przez pryzmat komunistycznej partii Litwy, jej przemian w latach przełomu i także procesy, jakie się dokonywały w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w drugiej połowie lat 80. No ponadto jest też oczywiście kilka tekstów dotyczących samej Polski. Chronologicznie najwcześniejsze no to są teksty dotyczące okresu jeszcze Solidarności lat 80-81, bo mamy socjologiczne interpretacje ruchu Solidarności, ale też artykuł poświęcony Gazecie Krakowskiej wobec NZZ Solidarność. To była taka nietypowa gazeta partyjna, ale nurtu liberalnego w PZPR.
No i wreszcie tekst, może trochę tu nietypowy, dotyczący tego, jak Wojciech Jaruzelski starał się nawiązać bliższe kontakty, współpracę z Chinami w roku 86, szukając wyjścia jakby z sytuacji kryzysowej, jakiegoś sposobu, między innymi przez współpracę z Chinami akurat. Poza tym jest jeszcze dosyć obszerny dział Waria, który już wykracza poza ten temat lat 80. i są teksty zarówno dotyczące II Rzeczpospolitej, jak i okresu PRL, jak i tematyki też między innymi Kościoła, czy stosunków państwo-kościół dosyć obszernie tutaj. Myślę, że później jeszcze może zwrócę uwagę na kilka tekstów, które są według mnie szczególnie interesujące, może komentatorzy też o tym wspomną, chociaż głównym tematem będzie oczywiście będzie transformacja, ale może do tych tekstów w Wariach też później nawiążemy. No ponadto tak tradycyjnie czasopismo składa się także z innych działów, materiały, dokumenty, dwa teksty źródłowe, myślę też dosyć ciekawe. Mamy tutaj 4 recenzje, 3 sprawozdania z konferencji, więc to są te też interesujące części tego numeru, tak jak w każdym numerze to się znajduje. Może tyle na początek. Bardzo dziękuję panie profesorze. Teraz chciałbym przejść właśnie do oceny treści numeru i zapytać profesora Antoniego Dudka o to, co pana zdaniem wnosi ten tom do refleksji o ostatniej dekadzie PRL, co wnosi do refleksji o ostatnich latach istnienia systemów komunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, no bo tak jak zasugerował Mirek Szumiło, no wykraczamy poza polską perspektywę i również staramy się pokazać, jak było w innych państwach, czy też zaprezentować te drogi do przemian, które no były jednak zupełnie różne w przypadku poszczególnych państw. No i wreszcie, co panu profesorowi wydało się najciekawsze z tych dwóch pierwszych części esejów i studiów? Proszę bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo, witam państwa. Rzeczywiście ten blok obejmujący więcej połowę tego dość obszernego numeru Pamięci i Sprawiedliwości jest bardzo ciekawy dla wszystkich, których interesuje przełom ustrojowy roku 89 i w Polsce i w Europie. W tym wymiarze polskim na pewno najbogatsza jest tu ten aspekt kościelny, bo on się składa z dwóch tekstów, o których mówił profesor Szumiło, a więc tekstu Pawła Kowala i tekstu doktora Łatki. One się układają w pewną całość, pokazując, jak z jednej strony polski episkopat prowadził pewnego rodzaju grę z władzami komunistycznymi i jak jednak ta gra była nadzorowana przez papieża Jana Pawła II i najkrócej mówiąc, jak się nie udało, mówiąc najprościej, władzom komunistycznym ograć Kościoła, raczej Kościołowi udało się ograć władzę PRL. Ciekawe jest rzeczywiście, żeby skończyć ten wątek polski, ten artykuł o wyprawie generała Jaruzelskiego do Chin. On jest dlatego też ciekawy, bo on bynajmniej nie dowodzi jakiegoś wybitnego talentu dyplomatycznego generała, który tu szuka jakiegoś protektora, prawda, i innego niż Moskwa. Nie, broń Boże, on tam jedzie, no bo zresztą, jak słusznie zauważa autor artykułu, jest to pierwsza wizyta przywódcy komunistycznego Polski po 30 latach. Poprzednik Jaruzelskiego, który był w Chinach, to Edward Ochab w 1956 roku i po 30 latach dopiero, więc nie było tam Gomułki, nie było tam Gierka, dopiero Jaruzelski tam jedzie. On tak naprawdę jedzie, mówiąc wprost, na żebry. To znaczy, mówiąc inaczej, gospodarka PRL jest tak strupieszała, że no, trzeba skąd się da szukać pomocy, no więc może udałoby się coś od Chińczyków wydobyć. No nie bardzo się to udaje. Te kontakty gospodarcze po tej wizycie bynajmniej nie eksplodują z prostego powodu. No Chińczycy nie chcą kupować szmelcu, który produkuje gospodarka PRL. Tam jest taki świetny przykład słynnego produktu FSO Polones. Starsi z państwa pamiętają, no i tam właśnie okazuje się, że Chiny były największym odbiorcą tego zacnego pojazdu, który się tam permanentnie psuł, no i właśnie strona chińska była bardzo z tym rozczarowana i nie chciała więcej tych polonezów brać od nas, bo się psuły. To taka dygresja. I takich ciekawostek oczywiście jest tam w tym więcej w tym artykule. A teraz oczywiście
to, co jest dla mnie najciekawsze, to nie te polskie aspekty, tylko te aspekty międzynarodowe dotyczące innych krajów. I tutaj rzeczywiście na uwagę zasługuje ten artykuł, który traktuje o roku 89 na Słowacji, bo jak słusznie profesor Szumiło zauważył, Słowacja jest w cieniu Czech, zawsze się mówi jak samitny rewolucja, właściwie o wydarzeniach w Pradze. Tymczasem no, ten artykuł pokazuje, jak narasta to niezadowolenie z systemu komunistycznego na Słowacji i pokazuje, że w istocie rzeczy w roku 89 mieliśmy do czynienia z ruchem w obu częściach ówczesnego państwa federacyjnego i że był to jednak w dużym stopniu ruch oddolny, że te różne teorie, prawda, które niektórzy, zwłaszcza w Polsce też, a nie tylko w Polsce, kreowali, że to właściwie no, tylko w Polsce była jakaś ta opozycja, a wszędzie indziej to wszystko tajne służby sowieckie inspirowały. No, jak się bliżej temu przyjrzeć, choćby właśnie temu słowackiemu przykładowi, to widać wyraźnie, że jednak mieliśmy tu element pewnego oddolnego buntu z prostego powodu. No, system nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, mówię o systemie realnego socjalizmu czy komunistycznym, jak to woli, wyczerpywał swoje możliwości. No i w końcu przyszedł taki moment, że ludzie się zaczęli buntować. I tu oczywiście przykład Polski jest ważny, choć akurat Słowacy może mniej się tą Polską, na Polsce wzorowali, natomiast jest w tym numerze Pamięci i Sprawiedliwości też artykuł dotyczący węgierskiej opozycji lat 80. i tam to jest bardzo wyraźnie pokazane, jakby ta inspiracja polskim ruchem Solidarności, polską opozycją przez opozycję węgierską, to myślę też jest bardzo, bardzo interesujące. No i oczywiście te artykuły, które mówią o Ukrainie i o Litwie, ale tu pojawia się ten ewidentny brak, to jest ta wielka, myślę, że o tym będziemy dalej mówić, luka, której ciągle nam brakuje, kiedy mówimy o roku 89, luka największa, czyli dostęp do materiałów posowieckich, które są dzisiaj w Rosji. Tak naprawdę my ciągle mamy tutaj problem z opisaniem, jak na to patrzyła Moskwa. Mamy bardzo niewielką, szczątkową właściwie ilość materiałów, głównie przez archiwum Fundacji Gorbaczowa udało przed laty ściągnąć. Właściwie od pewnego czasu, no, można powiedzieć, nic nowego się nie pojawia, mam takie wrażenie. I to jest niewątpliwie coś, co jest wielkim wyzwaniem na przyszłość. Niemniej jednak widać wyraźnie, że badania postępują, że wiemy coraz więcej o tych wydarzeniach. No i najkrócej mówiąc, że te teorie mówiące o takiej reżyserii odgórnej tego całego procesu, no, nie bronią się w świetle tych badań i kolejne teksty zadają jakby cios tej opinii, która, jak mówię, gdzieś jeszcze tam pokutuje, że to wszystko była jedna wielka wyreżyserowana maskarada, za którą stało, jak to pierwsza chyba Jadwiga w polskiej literaturze, Jadwiga Staniszki napisała jeszcze jesienią 89, jakieś centrum antykryzysowe KGB w Moskwie tym wszystkim miało kręcić. No, no nie widać śladów tego centrum antykryzysowego po tylu latach, a chyba byśmy już jakieś istotniejsze ślady tego znaleźli. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Poprosiłbym teraz doktora Tomasza Kozłowskiego o podobną refleksję, co te teksty wnoszą właśnie do refleksji o transformacji, bo jak sugerujemy we wstępie, tak naprawdę początkiem końca systemu jest rewolucja Solidarności, o którym to początku doktor Kozłowski napisał bardzo ważną pracę i równocześnie napisał też pracę o jakby zamknięciu okresu transformacji służb, więc myślę, że tutaj jako ekspert w tych dwóch sprawach może nam powiedzieć, co na tej przestrzeni nowego mamy w tym tomie i co to wnosi jakby do refleksji nad tym okresem. Proszę bardzo, panie doktorze. Znaczy, ja nie będę powtarzał tego, na co zwracał uwagę profesor Dudek, tylko gwoli uzupełnienia może na niektóre teksty i inne aspekty. Warto wspomnieć o tekście Adama Mielczarka, który właściwie otwiera ten zbiór zasadniczych tekstów o socjologicznych interpretacjach Solidarności w latach 80-81. Przy czym warto nadmienić, że no, powiedzmy autor obrał sobie tę cezurę 80-81, ale te teorie, które on przytacza, są też bardzo poręczne przy analizie przełomu 89-90 roku. I myślę, że to jest dużą wartością, że w czasopiśmie fachowym dla historyków jest artykuł, który bardzo dobrze systematyzuje pracę socjologów na temat tego zagadnienia.
Bo kiedy ja pisałem swoją książkę, gdzie analizowałem powiedzmy socjologiczne narzędzia, używałem z zakresu teorii rewolucji, miałem bardzo duży problem, żeby znaleźć fachową literaturę. Przeważnie te rzeczy socjologiczne były bardzo hermetyczne, natomiast tutaj mamy kawa na ławę, bardzo proste usystematyzowanie, wprowadzenie do tematu i myślę, że dla historyków to jest, a i dla czytelników, to jest bardzo interesująca rzecz, jak po prostu właściwie od 80 roku, jakie są różne szkoły interpretowania tego fenomenu Solidarności. Jeżeli chodzi o ten zasadniczy korpus, bo mi się wydaje najbardziej interesujący też te teksty zagraniczne dotyczące rewolucji 89-90 roku w innych krajach bloku, to ja może zwrócę uwagę na jedną rzecz, że te teksty są jednak, troszkę nam się rozjeżdżają w niektórych miejscach. Wiadomo, że to bardzo trudno zgromadzić autorów z zagranicy, którzy napiszą nam z jeden podejście, jedną myśl przewodnią teksty, bo to wiadomo, że jest problematyczne. I tutaj to trochę widać, tak? W jednym tekście mamy kwestię relacji, zapożyczenia pewnych metod walki przez Węgrów od Solidarności, w innym mamy właściwie ostatni moment i transformację Partii Komunistycznej Litewskiej. To jest moim zdaniem zresztą jeden z najciekawszych tekstów. Tam pojawia się wiele, oprócz tego, o czym mówił profesor Dudek, tam się pojawia wiele interesujących wątków, które warto by było w przyszłości rozwinąć. Na przykład wątek, który mnie bardzo interesuje, czyli koncepcje transformacji ekonomicznej. Jeszcze lansowane przez komunistów właściwie od połowy lat 80., gdzie są pewne wspólne mechanizmy właściwie dla wszystkich krajów bloku. I to widać, na przykład fajnie to jest pokazane w tekście o komunistycznej partii Litwy, gdzie w programie właściwie jest przyjęte takie hasło przewodnie, że będzie gospodarka rynkowa wprowadzana, tylko o takim prospołecznym obliczu. Więc to są rewelacyjne rzeczy. Z tym zresztą dość fajnie koresponduje tekst o wizycie Jaruzelskiego w Chinach, bo on właściwie zadaje kłam takiej naszej interpretacji, gdzie często mówimy o tym, że ta transformacja polska, czy transformacja innych krajów bloków, to była droga chińska. Znaczy, rozumiejąc to dosłownie, to z tego tekstu wynika, że tak jednak nie było, tak? Jaruzelski próbuje robić to otwarcie. To jest właściwie otwarcie, które później jest zamknięcie, bo się okazuje, że my ani nie możemy nawiązać z nimi dobrych kontaktów gospodarczych, bo oni nie są zainteresowani naszymi produktami, które się okazują bublami. Ani nie jesteśmy w stanie ściągnąć żadnego know-how, właściwie nie ma wymiany, tam nie widać wymiany specjalistów, nie widać wymiany myśli. A to Chiny mają wtedy najbardziej zaawansowane po prostu różne techniki, metody wprowadzania tej gospodarki rynkowej, specjalne strefy ekonomiczne, joint ventures, to co się też próbuje robić w Europie Środkowo-Wschodniej, to widać, że to nie jest ściągnięte od Chińczyków, bo my zwyczajnie z Chinami nie mamy dobrego kontaktu. I myślę, że tutaj to jest właśnie interesujące w tym tekście, że trzeba jak gdyby z rozwagą mówić o tym wariancie chińskim. I też chciałem zwrócić uwagę na jeden tekst, czy właściwie tekst źródłowy, który też dotyczy Polski w latach 80., znaczy tekst Grzegorza, czy dokument opracowany przez Grzegorza Wołka, który opracował dokument, gdzie SB podaje analizę, ile organizacji, ilu działaczy jest podziemnych w Polsce w drugiej połowie lat 80. To jest bardzo interesujące i moim zdaniem potrzeba wiele właśnie tego typu studiów i bardzo dobrze, że konsumujemy te badania, które robiła Służba Bezpieczeństwa, bo abstrahując od tego, że tam oczywiście są różne problemy z interpretacją, to jest jakiś punkt wyjścia do tego, żeby policzyć w ogóle polską opozycję w tamtym okresie. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Ja też potraktowałem to spotkanie jako punkt wyjścia, jako pretekst też do zastanowienia się, na czym powinny polegać dalsze badania w Polsce nad transformacją ustrojową i również nad ostatnią dekadą PRL, bo temat jest niezwykle ważny i mam wrażenie, że od czasów tak naprawdę no, przełomowej, można powiedzieć, monografii Antoniego Dudka Reglamentowana rewolucja, no, dowiedzieliśmy się trochę więcej, ale w ujęciu jakby globalnym, patrząc na
cały przebieg transformacji ustrojowej, raczej autorzy doszczegółowiają to, co profesor ustalił, no, z pewnym wyjątkiem monografii Tomka Kozłowskiego, która mi się wydaje ważnym przełomem w badaniach nad służbami specjalnymi i obaleniem też wielu mitów, które wokół tego narosły. I jako pierwszego właśnie poprosiłbym o wypowiedź profesora Antoniego Dudka, który no, tą transformacją niewątpliwie zajmuje się najdłużej z naszych historyków. Tak, no więc ja już o jednej rzeczy wspomniałem, to jest oczywiście wymiar międzynarodowy, zwłaszcza sowiecki tych wydarzeń, bo tu tak naprawdę rzeczywiście jak śledzę to, co się ukazuje, no to od lat nie ma nowych materiałów sowieckich z tego okresu. To, co znaliśmy powiedzmy 10 lat temu, to właściwie na przestrzeni ostatnich 10 lat trudno jest mi wskazać jakieś nowe, istotne dokumenty, bo mówiąc krótko, Moskwa się zamknęła, prawda? I nie ma, chociaż jest tam oczywiście, jak wiemy, mnóstwo dokumentów, to one nie są udostępniane. I to jest niewątpliwie luka największa. Stopniowo się udostępniają archiwa zachodnie i tu niewątpliwie ważne będzie udostępnienie archiwów amerykańskich, czyli to jest, mówiąc wprost, wymiar międzynarodowy. Natomiast jeśli chodzi o samą Polskę, no to oczywiście moim zdaniem najbardziej z wszystkich segmentów państwa komunistycznego wciąż najsłabiej opisana jest armia, no, która jednak rządziła w latach 80., bo tak naprawdę oczywiście ona rządziła za szyldem PZPR, ale tak naprawdę w latach 80. ten szyld PZPR był już tylko fasadą, za którą rzeczywiście władzę sprawowali generałowie, pułkownicy. No i brakuje nam poważnej książki na temat armii. W ogóle studiów nad wojskiem, Ludowym Wojskiem Polskim jest bardzo niewiele, ale no, prosiłoby się aż o taką książkę o tym dekadzie lat 80., kiedy to wojsko rzeczywiście no, osiąga apogeum swojej potęgi, jeśli chodzi o epokę PRL. Więc to jest dla mnie ewidentnie taka bardzo wyraźna luka w literaturze. No i oczywiście brakuje całego szeregu innych, już bardziej szczegółowych badań o różnych segmentach i opozycji, i aparatu i państwowego, aparatu władzy. No, przykładowo nie mamy monografii bardzo wielu organizacji w samej Solidarności, co oczywiście studia cząstkowe, ale nie ma tej pełnej syntezy. Właściwie od czasów Holzera nie ma takiej całościowej syntezy Solidarności lat 80., ale też całego szeregu organizacji opozycyjnych, które wtedy działały. Podobnie jeśli chodzi o PZPR, mamy też na przykład studia dotyczące poszczególnych komitetów wojewódzkich, a nie ma takiej syntezy całego PZPR, ale nie ma też na przykład książki o czymś, co było szalenie ważne w latach 80., a mianowicie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, o PZZ-u, który jednak był takim, jak go często porównuję, golemem ulepionym przez generała Jaruzelskiego, który w momencie się urwał generałowi z uwięzi i zaczął rozrabiać, zwłaszcza pod koniec lat 80. Więc to są wszystko, powiedziałbym, pewne słabości. Myślę, że to się stopniowo będzie dawało uzupełnić. No, największy problem jest oczywiście ta kwestia sowiecka, bo tutaj no, to nie zależy od polskich historyków, tylko od sytuacji w Rosji, a ta na razie nic nie wskazuje na to, żeby miało nastąpić jakiś przełom w tym zakresie, czyli żeby się ten dostęp do dokumentów zwiększył. No i wydaje mi się, że ciekawe będą też studia właśnie dotyczące Zachodu, a mianowicie i tu myślę, że jest szansa, żeby w najbliższej dekadzie za sprawą otwierania się tych archiwów w głównych krajach Zachodu, żeby opisać, jak reagowały główne państwa Zachodu na to, co się dzieje w Polsce. No bo oczywiście jest książka Patryka Pleskota, Kłopotliwa Panna S, o jakby polityce głównych państw Zachodu wobec Solidarności, ale ona jest w miażdżącej większości oparta na polskich archiwach, a nie na archiwach francuskich, niemieckich czy amerykańskich. Więc byłoby ciekawe spojrzenie na rzeczywiście na lata 80. i to, co się wtedy w Polsce działo przez pryzmat właśnie głównych stolic państw zachodnich, gdzie się tą sprawą polską jednak interesowano. To też jest coś, co niewątpliwie zasługuje na uzupełnienie. No i z całą pewnością przydałoby się też jakieś książki dotyczące historii społecznej PRL-u lat 80., bo tutaj no, ogólnie wiemy o rewolucji Solidarności, są pewne badania socjologiczne, ale nie ma takiej pracy, która by kreśliła całościowy portret społeczeństwa polskiego dekady lat 80. właśnie już po stanie wojennym, czy w stanie wojennym i w latach następnych, a to jest okres, kiedy jednak
no, zastępują w przestrzeni społecznej bardzo istotne zmiany, przede wszystkim za sprawą najkrócej mówiąc wejścia w życie kolejnego pokolenia Polaków, tego urodzonego w latach 60., które właśnie dorosłość osiąga w dekadzie lat 80. Ono moim zdaniem w istotny sposób zmieniło polskie społeczeństwo. I też mamy oczywiście jakieś cząstkowe studia o młodzieży w tamtym okresie, no ale nie ma takiej przekrojowej pracy, na ile się zmienia polska wieś na przykład w tym czasie, co się dzieje z klasą robotniczą, prawda, która po rewolucji solidarnościowej, no właśnie, można powiedzieć, ogromnie zwiększyła swoją rolę, a później, no właśnie, w stanie wojennym została, można powiedzieć, na nowo zdegradowana, zaczęli rządzić wojskowi. Więc to można by długo ciągnąć, taka lista postulatów jest bardzo długa, jest co badać, no i oczywiście też brakuje nam biografii, to już na koniec. Oczywiście pojawiły się jakieś pierwsze książki o generale Jaruzelskim, ale no, nie samym Jaruzelskim, prawda, możemy opisać, jest jakaś tam książka też ciekawa o pierwszych sekretarzach, na przykład z Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku, ale przy Piotra Brzezińskiego, ale to ciągle z daleko do powiedziałbym, do takiej sytuacji, kiedy mielibyśmy biografię, nie wiem, Zbigniewa Messnera, dziś zapomnianego premiera, w której, no, Mieczysława Rakowskiego akurat tak się składa, że biografia powstała, tylko jeszcze nie ukazała się drukiem, ale ona jest właściwie wyjątkiem, a ona, bo akurat jestem po lekturze, byłem recenzentem pracy doktorskiej, która jest bardzo dobra książka Michała Przeperskiego, no właśnie czekająca na wydanie, ale ona pokazuje, jakie są możliwości w biografistyce niewykorzystane, to jest jeszcze powstało kilka podobnych biografii. Także jest co badać na pewno na długie lata. To samo pytanie do profesora Mirosława Szumiły, z tym, że poprosiłbym również o spojrzenie na to, czym się zajmowałeś badawczo, czyli obóz władzy, bo myślę, że warto nie tylko jakby w biografistykę wejść, ale również to, jak to PZPR tak naprawdę chyliło się ku upadkowi już właściwie od rewolucji Solidarności. Tak, to znaczy, ja muszę zaznaczyć, że nie jestem ekspertem od okresu transformacji, tak jak koledzy siedzący obok mnie, zwłaszcza profesor Dudek, raczej tylko od tej strony, powiedzmy, elit partyjnych i komunistycznych tym okresem się interesowałem. I faktycznie, no też jest jeszcze biografia jak najbardziej, pracować i w ogóle nad całością, po prostu nad funkcjonowaniem jakby kierownictwa partii i znaczy biura politycznego, sekretariatu, czy też nad tą elitą władzy, myślę, że to trzeba jeszcze dokładnie opisać, a też nad strukturami partii, oczywiście na ten temat też w książce Reglamentowana rewolucja, bardzo ciekawe rzeczy znajdziemy, ale myślę, że jeszcze te bardzo interesującym wątkiem jest kwestia, która czeka na historyków. Czyli co się działo w partii w tym ostatnim etapie jej funkcjonowania i zwłaszcza w tych różnych strukturach terenowych, jak po prostu ta partia się zachowywała już, zwłaszcza po 4 czerwca 89 roku, co się działo, jak próbowano wyjść z tej sytuacji, jak doszło do rozwiązania PZPR-u w styczniu 90 roku, w sensie co się wtedy działo w poszczególnych strukturach, jak sobie radzono w komitetach wojewódzkich, czy jeszcze niżej z tą sytuacją, a różne były tam próby podejmowane, tak nawiązując jakby do tego wątku tutaj słowackiego, czechosłowackiego, którym się ostatnio interesuje szczególnie, to była na przykład taka wyprawa Mieczysława Rakowskiego już pod koniec września 89 roku do Czechosłowacji, gdzie on jeszcze Milosza Jakesza szukał pomocy i wsparcia ze strony partii czechosłowackiej dla PZPR-u. Wtedy jeszcze w Czechosłowacji nie było rewolucji, więc oni czuli się na siłach i obiecali pomoc, ale już nie zdążyli. Dziękuję panie profesorze. O to samo zagadnienie chciałbym zapytać doktora Tomasza Kozłowskiego, no, który ostatnio właśnie wydał książkę na temat transformacji służb. I co twoim zdaniem jeszcze tutaj można zbadać, nie pytam tylko o transformację służb, ale w ogóle o ostatnią dekadę właśnie z uwzględnieniem tych trzech ostatnich lat, kiedy ten schyłek już był ewidentny. To znaczy, na pewno jakieś nowe perspektywy otworzą przed nami źródła, które jeszcze, miejmy nadzieję, się pojawią, czy zostaną udostępnione w następnych latach. Profesor Dudek mówił o tym, co na wschodzie, co na zachodzie.
myślę, że to będzie istotne, milczę na wschód, natomiast liczę bardzo na to, że archiwa amerykańskie rzeczywiście otworzą szerzej drzwi i będzie można różne interesujące rzeczy, nie tylko z zakresu polityki międzynarodowej, ale także z zakresu analiz różnego rodzaju amerykańskich odnośnie Polski, odnośnie transformacji, odnośnie wpływu nie tyle na etat administracji Stanów Zjednoczonych, co także innych instytucji i agent, na przykład Międzynarodowego Funduszu Walutowego, co jest osobiście, co jest moim konikiem, o tym na przykład jak doradcy, którzy byli tutaj właściwie od połowy lat 80. wpierw podsuwali pewne rozwiązania jeszcze rządom komunistów, później jak pomagali, czy stawiali pewne warunki Balcerowiczowi, czy w ogóle premierowi Mazowieckiemu, i to nas czeka w Stanach. W Stanach nas też czeka być może jakieś dokumenty, które powstały w Polsce, na przykład w archiwum przechowywane teraz w archiwum Hoovera. Tak? Wiemy, że jest tam spuścizna Mieczysława Rakowskiego, która jeszcze, wydaje się, że tam są dokumenty Messnera, Kiszczaka. To jeszcze cały czas czeka na to, aby historycy dogłębnie po prostu zbadali te. Kolekcja Rakowskiego jest w ogóle jakaś gigantyczna, 70 boksów. Nie chcę teraz skłamać, ale to jest naprawdę duży korpus dokumentów do przebadania. Myślę, że są jeszcze archiwa w Polsce, które zasługują i z punktu widzenia takiego całościowego na przebadanie. Profesor Dudek wziął na warsztat stenogramy posiedzeń Rady Ministrów, ale są jeszcze inne dokumenty wytworzone w Urzędzie Rady Ministrów w okresie transformacji. Wydaje się, że cały czas dużo dokumentów do przebadania, dużo zagadnień do przeanalizowania można przeprowadzić w oparciu o dokumenty Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc tutaj od tej strony źródłowej czeka nas dużo wyzwań na pewno. Od strony tematów, żeby nie powtarzać, na pewno można różne studia szczegółowe o tym, jak wyglądała, nie wiem, schyłek partii w poszczególnych organizacji wojewódzkich. Myślę, że takie case studies dobrze zrobione mogą być interesujące. Na pewno wydaje mi się, że kwestia ekonomiczna, transformacji ekonomicznej jest jeszcze do zbadania i kwestia, o czym mówił profesor Dudek, kwestia społeczna. Tak, i tutaj nie tylko są badania socjologów prowadzone w latach 80., bardzo rzetelne, interesujące, które właściwie historycy mogą zacząć, mówiąc nieelegancko, konsumować i zestawiać także ze źródłami typowo historycznymi. To nam da nową perspektywę. Też wydaje się, że trzeba zacząć wykraczać poza rok 89, żeby patrzeć na pewne zjawiska w dłuższej perspektywie, szczególnie właśnie na te społeczne i gospodarcze. Tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Wracając do jakby samej treści numeru, numer to nie tylko eseje i studia, jak przedstawił to profesor Szumiło, ale również stałe działy w postaci wariów, gdzie mamy teksty z różnych epok dotyczące historii XX wieku. Chciałbym zapytać naszych gości o to, które z tych tekstów, z tego działu dodatkowego panów zainteresowały, no bo mamy tutaj cały blok tekstów i o II Rzeczpospolitej i mamy trzy teksty o Kościele, więc najpierw chciałbym poprosić o zabranie głosu profesora Antoniego Dudka właśnie z tym pytaniem, co z tych tekstów wzbudziło pana zainteresowanie, co mógłby pan polecić naszym czytelnikom? No więc oczywiście tutaj jest kilka ciekawych tekstów. Ja przede wszystkim o dwóch chciałbym powiedzieć. Mianowicie o tekście Witolda Bagieńskiego, Aleksandra Ładosia, Kręta droga do PRL. No bo to jest, mówiąc krótko, artykuł o roli wywiadu PRL i rozpracowaniu emigracji. I drugi tekst Bartłomieja Noszczaka, Antykościelna międzynarodówka, współpraca Polskiego Urzędu do Spraw Wyznań z jego odpowiednikami w państwach demokracji ludowej od lat 50. do początku lat 60. No bo, proszę Państwa, to jest tak, że w obu tych tekstach widać kooperację między służbami. W jednym przypadku to jest wywiad, w drugim przypadku to jest Urząd do Spraw Wyznań, między służbami krajów bratnich, która to kooperacja, no, miała swoje granice i
i swoje ograniczenia. Nie jest tak, jak to się czasem wydaje, że wszystkim Moskwa zarządzała i właściwie co Moskwa kazała, to wszyscy robili. No niby w tych strategicznych sprawach tak było, ale na poziomie już szczegółów to jednak każda instytucja prowadziła tą, każde państwo satelickie prowadziło tą swoją politykę, można powiedzieć, na własną rękę. Inna rzecz, że jeśli chodzi na przykład o Kościół katolicki, to no poza Polską, tylko na Węgrzech Kościół katolicki był, jeszcze można o Litwie wspomnieć, były na tyle silne, że stanowiły pewien znaczący, realny problem dla tak zwanych aparatów wyznaniowych tych krajów, czy w przypadku Litwy Sowieckiej Republiki, no bo w pozostałych krajach, oczywiście Czechach czy na Słowacji również byli katolicy, byli też w Rumunii, nawet w Bułgarii, tylko że tam już ten potencjał tych kościołów był bez porównania mniejszy i tak naprawdę tutaj ta kooperacja była niewątpliwie, czy ta wymiana tych doświadczeń była mniej istotna. Także to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję, panie profesorze. To samo pytanie do doktora Tomasza Kozłowskiego. Oczywiście do refleksji można również włączyć te dokumenty, o których była mowa, o którym jednym już wspomniałeś. Także prosiłbym o powiedzenie, co ciebie najbardziej tutaj zainteresowało, jeśli chodzi o ten numer Pamięci i Sprawiedliwości. Znaczy, tak, jak wspomniałem już o dokumencie opracowanym przez Grzegorza Wołka, powiedziałem, dlaczego on jest istotny. Moim zdaniem nie będę tego powtarzał. Natomiast wydaje mi się, że bardzo dobry tekst, przynajmniej mi się bardzo podobał, tekst Witka Bagińskiego o Ładosiu, nie tylko ze względu na to, że temat jest na czasie, bo dotyczy osoby, która ostatnio no, stała się symboliczna, jeżeli chodzi o po prostu akcję niesienia pomocy, ale to jest także tekst bardzo dobrze zrobiony pod względem metodologicznym, jeżeli chodzi o analizę i zrozumienie akt wytworzonych przez wywiad PRL-owski. Witek Bagiński jest w ogóle specjalistą, chyba najlepszym z tego zakresu. I to, co zrobił, tą analizę case study jest po prostu wzorowa. Znaczy, był w stanie uchwycić wszystkie szarości, grę, którą z jednej strony prowadzi wywiad, z drugiej strony osoba, która podejmuje w jakimś zakresie właściwie współpracę, nawet dużym. Witek bardzo dobrze opisuje motywacje, jakimi kierują się obie strony, jakimi dysponują narzędziami, jakie wybiegi wobec siebie wzajemnie stosują i moim zdaniem to jest tekst, który wybija się, jeżeli chodzi o te wagi. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Jeszcze zdradzę tak trochę z kuchni redakcyjnej, że recenzenci właściwie nie mieli prawie żadnych uwag do tekstu doktora Bagińskiego, jakby potwierdzając to, co powiedziałeś. Ja bym dodał tylko jeszcze jedną ważną rzecz odnośnie tego tekstu, że doktor Bagiński nie boi się ocen. On te kontakty ocenia negatywnie, wskazując jasno, że Ładoś nie zachował się jak trzeba, że Ładoś tą grę przegrał i zdradził ważne informacje komunistycznemu wywiadowi, więc to jest przyczynek, żeby patrząc na tych bohaterów, na ich bohaterskie czyny, widzieć też, że niekoniecznie musieli być bohaterem przez całe życie. I druga ważna rzecz, zaraz dopuszczę naczelnego do słowa, bo widzę, że już jest w blokach, nie może wytrzymać, odnośnie tekstu doktora Noszczaka, bo doktor Noszczak tym tekstem jakby inauguruje coś, co mam nadzieję w przyszłym roku się ukaże, czyli tom źródłowy dotyczący międzynarodowych kontaktów Urzędu do Spraw Wyznań, no bo wgryzł się bardzo mocno w tą tematykę i jest już w stanie przygotować taką niedużą monografię właśnie ze zbiorem źródeł, co też jest elementem, przyczynkiem w ogóle do dziejów Urzędu do Spraw Wyznań, co stało się jednym z elementów kluczowych naszego projektu kościelnego, czego mam nadzieję efektem będzie właśnie monografia Urzędu do Spraw Wyznań, co przez wiele lat było nie do zrobienia dla historyków. Mam nadzieję, że jakoś się to uda. Ale skoro naczelny już jest taki gotowy do zabrania głosu, to też poproszę o pewne podsumowanie i refleksję, co z punktu widzenia jakby redakcji jest istotne w tych wariach i na co chciałbyś zwrócić uwagę. Dobrze, dziękuję. Oczywiście może nie wypada tak się chwalić, ale tekstów jest więcej ciekawych.
Chociaż jeśli chodzi o tekst o Ładosiu, to oczywiście też bym na to zwrócił uwagę, no bo rzeczywiście zostało już powiedziane, mamy to jakby tą drugą część jego biografii, późniejszą, mniej bohaterską, więc warto to rzeczywiście ze sobą zestawić i pokazać. Oczywiście to nie jest też tak, że to jest sprawa czarno-biała, bo tam są różne motywacje omówione i nie do końca to można tak jakby całą tą sytuację przedstawić jako taką totalną zdradę w jego wykonaniu. Miał trudną sytuację tam materialną, takie różne historie, więc warto to poczytać, pokazać. Autor przede wszystkim podchodzi do tego przede wszystkim bardzo obiektywnie, spokojnie i jakby no, właśnie metodologicznie, wzorcowo bym to nawet tak określił. Z innych tekstów ja chciałbym się cofnąć w czasie i zwrócić uwagę na pierwszy jakby tekst chronologicznie z działu Waria profesora Zbigniewa Zaporowskiego dotyczący wydarzeń we Lwowie 22-24 listopada 1918 roku. Co się kryje pod tą nazwą? Tak zwany pogrom lwowski. Tutaj nazwany inaczej, ponieważ autor uważa, że to nie był pogrom. Znaczy niekoniecznie tak trzeba to nazywać, więc tutaj podejmuje jakby zupełnie inny punkt widzenia niż na przykład niedawno opublikowana w tym roku książka Grzegorza Gaudena o pogromie lwowskim. Z nim mocno polemizuje. Profesor Zaporowski pokazuje jakby też inne spojrzenie, mniej znane fakty i dokumenty, bo w numerze 31 naszego czasopisma ukazał się dokument wtedy przez profesora Zaporowskiego opublikowany, nieznany wcześniej zupełnie, lista ofiar. Takie listy były wcześniej, ale one były, powiedzmy, były same tam nazwiska, a tutaj są i nazwiska, i wyznanie, narodowość, adres, w ogóle okoliczności każdej z tych osób, które zginęły. I co ciekawe, o ile no, tam jest tu mniej tych osób niż w tych listach, które organizacje żydowskie wtedy podawały i publikowały w prasie, bo 44 ofiary, a wśród nich również ofiary wyznania katolickiego, więc nie sami Żydzi zginęli. To jest taki właśnie nowy tutaj aspekt tego problemu, pokazujący, że charakter według autora nie był taki czysto antysemicki, ale też rabunkowy, można powiedzieć, i przestępczy. No i tam bardzo ciekawe wątki wychodzą. Ja wspomnę o takiej ciekawostce. Myślę, że to jest ważne dla historyków, że jak należałoby jeszcze weryfikować tą listę ofiar? No zajrzeć do księgi zgonów tak osób wyznania mojżeszowego, jak wtedy nazywano, we Lwowie. I o ile te księgi, różne gminy żydowskie generalnie się zachowały, to w księdze zgonów kartki z 3 miesięcy są wyrwane, od października do grudnia 18 roku. To jest bardzo ciekawe, że ktoś tam jednak próbował te, w jakiś sposób uniemożliwić nam dokładniejsze zbadanie tego problemu. To jest zastanawiające bardzo. Tutaj jeszcze nawiązując do tekstu wspomnianego Bartłomieja Noszczaka o współpracy urzędów do spraw wyznań i do kwestii kościelnych, chciałem do tego nawiązać, bo rzeczywiście nie do końca bym się zgodził tutaj z tym deprecjonowaniem przez profesora Dudka Czechosłowacji, bo ile Czechy wiemy, jakie były i są generalnie laickie czy ateistyczne, to na Słowacji ten kościół jednak mimo prześladowań przetrwał i okazał się bardzo istotny, bo jak to wynika też z artykułu Petera Jaszko o rewolucji 89 na Słowacji, która działa się równolegle z tym, co w Pradze, że tutaj tą główną siłą opozycyjną był Kościół, znaczy kręgi katolickie. O ile w Czechach opozycje tworzyły środowiska inteligencje laickie, to na Słowacji to był Kościół podziemny i kręgi katolickich dysydentów, jak ich tam nazywano. Katolicki samizdat, czyli drugi obiekt, też był katolicki w przypadku Słowacji. I to właśnie tam była pierwsza publiczna manifestacja antykomunistyczna jeszcze w 1988 roku w marcu, tak zwana Swieczkowa manifestacja, zorganizowana pod kątem obrony praw osób wierzących. Tak? I do tego zresztą muszę tu nawiązać, że skąd się wzięła ta, powiedzmy, siła tej opozycji katolickiej na Słowacji? Między innymi dzięki dużej pomocy polskiego kościoła, który na różne sposoby wspierał. Ale tejże pomocy opowiada wystawa, którą Państwo tu widzą akurat w tej sali, pod tytułem Bracia Wierze, czyli współpraca katolików polskich i słowackich, więc można tu idealnie nawiązać do tego, jak te
Wtedy to się okładało od strony opozycyjnej, naprawdę wielka pomoc w postaci literatury religijnej, która po prostu była zakazana w Czechosłowacji. Tam nie można było drukować, więc ją dostarczano nielegalnie przez granicę z Polski. I jeszcze tu chciałem, wracając do studiów, nawiązać do jednego tekstu o Węgrzech, Miklosza Mitrowicza. Tu już o tym była mowa przez ekspertów na ten temat, ale chciałem też podkreślić, że rzeczywiście z tego tekstu wynika po prostu, że ogromny był wpływ Polski na to, co się działo na Węgrzech, to znaczy na węgierską opozycję, na jej działalność, na metody działalności, na pewne postawy, zachowania, a na samym ostatnim etapie transformacji nawet takie wyciąganie wniosku, bo na przykład, jak twierdzi dr Mitrowicz, to Węgrzy zaobserwowali, mieli pierwotnie, tam był taki zamysł, że rzeczywiście też miał być prezydentem w taki podobny sposób jak w Polsce wybrany komunista, ale jednak pod wpływem tego, co się wydarzyło w Polsce, uznali, że jednak to nie jest dobry pomysł i jednak wyglądało to inaczej na Węgrzech niż w Polsce, więc nie było prezydenta, takiego odpowiednika jaruzelskiego, można powiedzieć. Czyli można powiedzieć, że Węgrzy wyciągnęli słuszne wnioski z naszej sytuacji. Tym samym zakończyliśmy pierwszą część naszego spotkania. Teraz oddam Państwu głos, jeśli macie Państwo pytania, uwagi, refleksje zarówno do treści tomu, jak i przede wszystkim do naszych gości, to serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Tu Pan z pierwszego rzędu się zgłasza, proszę bardzo. Dzień dobry, ja mam dwa takie pytania. Pierwsze dotyczyłoby transformacji ekonomicznej. Chyba w tym tomie o tym nie ma, z tego co panowie mówiliście, natomiast jestem ciekawy, gdybyśmy próbowali zestawić transformację ekonomiczną w poszczególnych krajach, bo mieliśmy gospodarkę powiedzmy węgierską, bardziej liberalną, posowieckie były kraje bałtyckie, znaczy były sowieckie republiki bałtyckie, czy w tych wszystkich krajach też byli tacy ludzie jak Jeffrey Sachs, czy tym podobne. I jak ta transformacja przebiegała? No bo w Polsce przebiegała jednak dość brutalnie. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest, źródła. Ukazały się dwa tomy tak zwanego archiwum Mitrochina. One tam chyba do 80 któregoś roku są informacje w nim zawarte. Czy jest dostęp do tych źródeł, ale tych kompletnych? I czy panowie, co panowie o tym sądzicie? A drugie pytanie dotyczy może już mniej kwestii historycznych. Była taka książka Golicyna, Nowe kłamstwa w miejsce starych, w których on w zasadzie, można powiedzieć, przewidział transformację w krajach Europy Wschodniej. Mam o to pytanie do pana. To znaczy kilka kwestii odnośnie tych przemian ekonomicznych. To znaczy, po pierwsze warto zwrócić uwagę na fakt, że pewne elementy gospodarki rynkowej były implementowane jeszcze w latach 80. właściwie przez wszystkie kraje bloku. Po prostu. To nawet nie jest, mówiłem dzisiaj o tym doświadczeniu chińskim, my lubimy to nazywać modelem chińskim, upraszczając, gospodarka rynkowa, władza zostaje przy partii komunistycznej. Znaczy to nie do końca tak było, jednak impuls do pewnych przemian wychodził zdecydowanie z Moskwy, która uczyła się właściwie i czerpała wiedzę z różnych źródeł. Wiemy, że oni na pewno interesowali się, inspirowali się różnymi rozwiązaniami chińskimi. Głównie stamtąd zaczerpnięto pomysł na te specjalne strefy ekonomiczne, czyli innymi słowy ściąganie, specjalne strefy ekonomiczne polegały na tym, że się ściągało kapitał i know-how, tworzyło się fabryki, różnego innego rodzaju przedsiębiorstwa w zamian za po prostu zwolnienia zupełnie podatkowe i bardzo niskie koszty pracy. I wiadomo, że to wydźwignęło w bardzo dużym stopniu gospodarkę chińską. Moskwa starała się to implementować u siebie, ale też po prostu była wymiana informacji i w innych krajach bloku też były takie rozwiązania, były pomysły. Rząd Rakowskiego się starał na przykład stworzyć w wybranych miejscach specjalne strefy ekonomiczne. To było oczywiście wiele innych przykładów. Były spółki joint ventures
I to już nie tylko było doświadczenie chińskie, ale Moskwa inspirowała się też doświadczeniami spółek polonijnych od nas, czy różnymi rozwiązaniami węgierskimi. Jeżeli chodzi w ogóle o ten model transformacji, to zdecydowanie najdalej poszły Węgry. One były laboratorium, jeżeli już jakiś kraj pokazywać jako takie laboratorium tej transformacji gospodarczej. I tutaj bardzo duża była inspiracja, ale mówię, to była pewna międzynarodówka i tam była wymiana myśli między po prostu tymi poszczególnymi kierownictwami partyjnymi wszystkich krajów bloku. I to do pewnego stopnia spinało się też z impulsami, które szły z Zachodu. Bo niezależnie od tego, dlaczego cena ropy naftowej gwałtownie spadła w połowie lat 80., bo to są spory, to fakt jest taki, że właściwie było to odcięcie kroplówki dla niewydolnej gospodarki Związku Radzieckiego, która nie tylko miała niewydolny przemysł, gigantyczne projekty, właściwie trzeba było utrzymywać cały socjal, ale także jeszcze gigantyczne zbrojenia, których nie można było wyhamować po prostu z dnia na dzień, bo to jest nie tylko... Zimną wojnę można było paradoksalnie zakończyć łatwiej niż wyhamować w ogóle cały projekt zbrojeń, ponieważ to były nie tylko wojsko, ale fabryki, cały przemysł badawczy, który na to pracował. Do tego mamy całą społeczną otoczkę, rodziny, dostawców i tak dalej. To był gigantyczny kompleks po prostu militarno-zbrojeniowy, który no, wygaszenie tego trwało długo. I tutaj Moskwa była zmuszona do tego, żeby po pierwsze wprowadzać właśnie te racjonalne elementy gospodarki rynkowej, a po drugie ściągać kapitał z Zachodu. I tutaj się pojawiają właśnie misje Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy to na Węgrzech, czy w Polsce, które negocjują właściwie z rządami komunistycznymi w zamian za pożyczki, jak ma wyglądać ewentualnie jakieś zmiany gospodarcze w tych krajach, bo właściwie zielone światło ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego otwierało drogę nie tylko do kredytów z MFW, które nie były aż takie duże, ale przede wszystkim zgoda i zielone światło ze strony MFW to był warunek, jaki wszystkie inne kraje Zachodu stawiały dla udzielenia swoich pożyczek. I kiedy Rakowski na przełomie 88-89 roku jeździ, czy rozmawia w iluś stolicach, czy ludzie przez niego delegowani, wszędzie słyszy jego ekipa to samo. Znaczy dogadajcie się z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, wtedy będziemy wiedzieli, że wasza gospodarka rzeczywiście wchodzi na te tory naprawy i my będziemy w stanie udzielić wam jakichś kredytów. I patrzenie na to, że był Jeffrey Sachs miał oczywiście jakiś tam istotny wpływ, ale moim zdaniem Jeffrey Sachs był absolutnym, jest prawdopodobnie dalej, absolutnym mistrzem PR-u. To znaczy, gdyby on miał taki wpływ, jak on sobie przypisuje, to rzeczywiście to on pokazuje się jako macher, po prostu pchający tą całą polską gospodarkę dokładnie w tą stronę, to nie do końca tak wygląda. Jednak widzimy, kiedy przyjrzymy się dokumentom polskim, dokumentom zagranicznym, widać przemożny wpływ Międzynarodowego Funduszu Walutowego i to jest rzecz strukturalna. Ci eksperci są tutaj od połowy lat 80. To z ich zdaniem liczy się Balcerowicz, oni są kluczowi dla uzyskania kredytów z Zachodu, tak? Jeffrey Sachs jest tutaj dodatkiem, zresztą to jest człowiek, który po prostu w tamtym momencie podążał za pewnymi trendami światowymi i głosił pewne rozwiązania, które były powszechnie uznane, tak więc równie dobrze on mógłby tutaj nie przyjechać, prawdopodobnie to wszystko poszłoby w tą samą drogą, co zresztą widać na przykładzie innych krajów w Europie Środkowo-Wschodniej, że jednak ten kierunek obrany zmian zasadniczo był dość podobny. I to tyle z mojej strony. Ja może tylko dodam, odpowiadając bezpośrednio na pana pytanie, to jest tak, że ma pan rację, w Polsce ta transformacja była szczególnie ostra, ale trzeba pamiętać o punkcie wyjścia. Generalnie wszystkie kraje bloku sowieckiego miały kryzys, ale on był najgłębszy w Polsce, czyli pacjent polski był najbardziej schorowany, to też i jego uzdrawianie było najbardziej bolesnym procesem, ale jeśli patrzymy też na scenariusz, który oczywiście wybrano w Polsce w ramach takich wariantów, bo wszystkie te kraje
mówię tu o, nie mówię teraz o, o obszarze Związku Sowieckiego, mówię tu o krajach Europy Środkowo-Wschodniej, czyli satelitach, satelitach sowieckich, to one wszystkie właściwie zrealizowały programy MFW, tylko że niektóre w wersji łagodniejszej, wtedy ta recesja transformacyjna trwała tam dłużej. Czyli można powiedzieć, że ten koszt był bardziej rozłożony na raty, natomiast on i tak został poniesiony. To warto o tym pamiętać. I pytał pan też o Anatolija Golicyna. No to jest, powiedziałbym, sprawa, która wraca. Tutaj najbardziej spektakularnym, można powiedzieć, realizatorem, czy na polskiej, w polskiej literaturze tej koncepcji jest oczywiście dr Targalski. On opublikował czterotomową, 2000 stron, o Pierestrojce jako jednym wielkim spisku służb sowieckich. No i jak ktoś chce w to wierzyć, to sobie może to czytać. To jest ogólnie dostępne. Dr Targalski chodzi po polskich ulicach, KGB ani GRU go nie zabiło, mimo że zdemaskował ich złowrogie knowania. Nawet ostatnio miałem okazję z nim w jednej ze stacji telewizyjnych występować. On po prostu ma bardzo proste wyjaśnienie, a mianowicie on protestuje przeciwko temu, że cały polski świat historyczny i intelektualny odmawia przyjęcia oczywistej oczywistości, że wszystko zrobili Rosjanie i kropka. No więc dyskusja na tym poziomie nie ma sensu, no bo dr Targalski jest w swoim świecie równoległym do naszego i tam, prawda, te swoje teorie rozwija, gdzie każde wydarzenie, które dla nas jest efektem na przykład splotu jakiegoś przypadku albo jakichś osobistych aspiracji, u niego wszystko jest elementem jakiegoś spisku, prawda, i nic tu się przypadkiem nie działo, prawda, i Jeffrey Sachs jest tu elementem tego spisku, i Balcerowicz jest tu elementem tego spisku, i wojna tak zwana na górze jest elementem tego spisku, i właśnie czego byśmy nie chcieli, to wszystko jest no właśnie takim teatrem marionetek. No i można oczywiście budować takie teorie, one w różnych obszarach naszej rzeczywistości nieustannie mają swoich zwolenników, no tylko że to się nie broni na gruncie, powiedziałbym, standardów naukowych, dlatego że tu jest no wszystko oparte na takiej zasadzie, jeżeli kiedyś ktoś był na przykład agentem bezpieki, znaczy, że ta bezpieka nim steruje już do końca jego dni, prawda? Nie sposób się z niej wyzwolić, prawda? No i na tej zasadzie można budować tezę, że prawda, skoro gdzieś tam mamy X-a, który gdzieś tam był, prawda, zarejestrowany jako źródło SB w latach 60., to znaczy, że on w 89 z całą pewnością realizuje tejże bezpieki polecenia. Więc to jest klasyczny model spiskowej teorii dziejów i ja myślę, że każde wielkie wydarzenia historyczne, a niewątpliwie w roku 89 mieliśmy z takimi do czynienia, wywołują takie spekulacje, że to wszystko jest pozór, fasada, a tam naprawdę ciemne siły, no w tym wypadku sowieckie, tym wszystkim kręciły. No i to jest właśnie ten pomysł Golicyna. No Golicyn jako jeden z uciekinierów ze Związku Sowieckiego zarabiał na życie pisaniem dla CIA różnych analiz, scenariuszy, wariantów. No i to jest trochę tak, ja bym panu, pan by mi dobrze zapłacił, ja bym napisał panu 30 czy 50 wariantów rozwoju sytuacji globalnej przez najbliższe 10 lat i jest prawdopodobne, że scenariusz 37 albo 23 być może by jakoś się zrealizował, ja bym uchodził za wielkiego, który to przewidział. No nie, wiemy doskonale, że tak nie działa, no bo możliwość przyszłość jest nieprzewidywalna, ale też wiemy, że ona się rozwija w ramach pewnych realności, prawda? Nie zakładamy z góry, że uderzy na nas asteroida i ludzkość przestanie istnieć. Też taki scenariusz, też wszystkie problemy zostaną rozwiązane, prawda? Można i tak rozumować. Staramy się analizować przeszłość i prognozować przyszłość w granicach pewnej racjonalności. No i tutaj mówię, na Golicyna jest jedna prosta odpowiedź. To, że ktoś przewidział scenariusz, który się pozornie zrealizował, ale on się nie zrealizował. No bo co było tezą Golicyna? Że Kreml to wszystko poustawia po to, żeby wzmocnić swoją potęgę. No, spójrzmy, gdzie była, jaki był potencjał globalny Związku Sowieckiego w latach 80., jak jest dzisiaj Rosja. No Rosja jest dla nas oczywiście ciągle niebezpieczna, ale powiedzmy sobie szczerze, ona już dawno przestała być supermocarstwem. Prawda? I już nie wróci do tego statusu. Raczej wróci do statusu satelity chińskiego jej w pewnym scenariuszu, a nie supermocarstwa. Więc z tego punktu widzenia ten wielki plan Kremla, jak ocalić, prawda, potęgę Rosji, no, spalił na panewce, no bo widzimy przy pomocy wielu wskaźników, gdzie jest dzisiaj Rosja.
Także ja bym do tych wszystkich koncepcji podchodził z dużym dystansem. To oczywiście nie znaczy, że tam nie ma jakichś elementów racjonalnych. No nie jest tak, że oczywiście nie ma tajnych służb, one są, nie ma ich intryg, oczywiście te są te intrygi, są spiski. Tylko jak mawia profesor Paczkowski, wielość spisków powoduje, że one często się znoszą wzajemnie. No i to jest właśnie ten powód, dla którego nie da się tego wszystkiego tak łatwo przy pomocy spisku jednego wyjaśnić, bo tych spisków jest wiele. Jeszcze mi trochę. Ja jeszcze sekundę, bo zapomniałem o glicynie. Tak. Ja, mitrofinie się akurat nie orientuję, ale dosłownie dwa słowa o glicynie, bo ja się zgadzam z profesorem Dudkiem. Znaczy możemy sobie dowoli mnożyć różne teorie spiskowe. Przypomniał pan Jeffreya Sachsa. No jako pierwszego Jeffreya Sachsa do Polski starał się ściągnąć wywiad PRL. Tak, oficer wywiadu, który pracował pod przykryciem, zatrudniony w Ministerstwie Finansów, jako pierwszy starał się go ściągnąć jako eksperta, bo wywiadowi i Ministerstwu Finansów zależało na tym, żeby poznać tajemną recepturę Jeffreya Sachsa, którą zastosował w Boliwii, żeby ją odurzyć. Co też prawdopodobnie więcej tam było PR-u Sachsa niż jakiejś jego pracy, więc to sobie możemy dowoli mnożyć. Ja powiedziałem, jest w latach 90. chociażby do Stanów naprawdę popłynęła rzeka dokumentów, różnego rodzaju wspomnień, kopii z archiwów radzieckich, rosyjskich i to jest opisywane przez historyków na Zachodzie. Jest bardzo dobra biografia autorstwa Williama Taubmana, biografia Gorbaczowa, gdzie jest pokazane, jakim wstrząsem dla gospodarki i dla polityki był ten krach cen ropy w połowie lat 80. i jak właściwie zupełnie prowizorycznie z dnia na dzień oni się próbowali znaleźć jakieś nowe rozwiązania, jakieś metody, żeby sobie poradzić z kryzysem, który im po prostu realnie zaczyna rozsadzać kraj od środka. Tak, tu naprawdę nie ma mowy o jakimś planie rozpisanym na 30 lat w przód, po prostu, żeby zmylić cały świat Zachodu, tak jak to opisywał Golicki. Ja teraz odpowiem, o Mitrochinie też nie mam za wiele do powiedzenia, bo to jest tak, że to, co wywiózł Mitrochin, prawda, jako ten pracownik archiwum KGB, zostało oczywiście przefiltrowane przez, jak rozumiem, MI6 i to wszystko, co on opublikował w tych dwóch tomach, to jest, tak powiem, za zgodą swojego nowego chlebodawcy. Da? Czyli mówiąc krótko, nie wiemy, co jeszcze Mitrochin wywiózł, no bo tego nam wywiad brytyjski nie udostępnia i w tej sprawie nie mogę wiele więcej panu odpowiedzieć. Natomiast chcę dopowiedzieć jeszcze ten wątek sowiecki, bo tak się akurat składa, że no, ostatnio był głośny ten serial HBO Czarnobylu i też jest pewna eksplozja książek wokół katastrofy w Czarnobylu. Ja akurat jestem świeżo po lekturze takiej książki, którą Znak wydał Siergieja Plokwiego, to jest taki ukraiński historyk, wybitny zresztą, pracujący na Harvardzie i on w oparciu o bardzo szeroką dokumentację, właśnie między innymi ukraińską, częściowo sowiecką, opisał tą katastrofę i najkrócej mówiąc, z tego się wyłania właśnie obraz państwa dramatycznie bezradnego, łącznie z tymi rzekomo wszechwładnymi tajnymi służbami, czyli owe KGB się okazuje kompletnie bezradne jako nie tylko w odniesieniu do katastrofy, bo to jest jasne, ale także na poziomie różnych działań zabezpieczających, dezinformujących i tak dalej, więc, a w końcu to była jednak rzecz dla Związku Sowieckiego priorytetowa. No więc gdyby ona była tak wszechwładna, to KGB, no to być może byśmy się o Czarnobylu w ogóle nie dowiedzieli, ale no, pokazuje to, że Rosjanie nie byli aż tak wszechwładni, jak za jakich niektórzy ich uważają. Ten Czarnobyl jest dla mnie taką w pigułce fotografią stanu państwa sowieckiego odziedziczonego przez Gorbaczowa po Breżniewie realnie, czyli w połowie lat 80. i te wszystkie słabości tego państwa tam są świetnie pokazane. Także ja lubię takie właśnie spojrzenia z boku przy okazji jakiegoś dramatycznego wydarzenia, bo to pokazuje, ile jakieś państwo jest naprawdę warte i jego różne służby, w tym wypadku także służby specjalne. Bardzo dziękuję za te dwie ciekawe wypowiedzi. Już oddam głos Andrzejowi Kaczorowskiemu, tylko jeszcze bym dodał, że o tych kwestiach ekonomicznych już po transformacji ustrojowej można sięgnąć do książki profesora Dudka od
Mazowieckiego do Suchockiej, gdzie właśnie ten proces ekonomiczny jest szczegółowo opisany i też w jaki sposób implementowano to, co zrobił Balcerowicz. Jakby profesor pokazuje, że nie było żadnej realnej alternatywy, która by stała zamiast planu Balcerowicza. Andrzeju, proszę bardzo, zabierz głos, zapraszam. Dzień dobry. Dwie uwagi. Jedna dotycząca tego, co powiedział profesor Dudek, jakoby, że nie było opisów tego zmian na wsi. No, oczywiście, że są te opisy, są badania, są prace socjologiczne, jest ich bardzo dużo. Niedawno, chyba we wrześniu czy w październiku, była duża konferencja w PANIE, gdzie Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa zaprezentował dwa grube tomy z dokonań z ostatniego okresu. Pracę Marii Halamskiej bym polecał, więc to są legendy, że nie ma. Są. To jest jedna sprawa. Druga natomiast, ja z PDF-u skorzystałem na razie tylko z jednego tekstu Grzegorza Wołka. Mówiłem o swoich uwagach, nie wiem czy jeszcze jest, ale jest, tak. Tu chciałem się tym jeszcze raz podzielić, ponieważ no, to mnie trochę zastanowiło. Ten dokument jest bardzo ciekawy, ale oczywiście nieprecyzyjny. Mnie interesuje oczywiście pozycja na wsi. Tam jest włączona oczywiście w ogólne struktury całej opozycji i są trzy dane, które są sprzeczne. Zakładam, że zostały prawidłowo wydrukowane. Najpierw jest dynamika, jak to się zmieniało od października 87 do maja 88 i jest sformułowanie, że piony szóste stwierdziły o 13 grup więcej. Potem jest podane, że tych struktur to w ogóle było 11, no jak było 11, to jak mogło być o 13 więcej. A później jeszcze jest podane, że pion szósty kontroluje 20 nielegalnych struktur. Przy czym oczywiście jest cały czas w tyle pytanie, co to są za struktury na wsi akurat. Czy to, o które to struktury chodzi, czy rzeczywiście ich tak dużo było, ale chyba, że za te struktury uznamy ujawniające się rady wojewódzkie i niższego szczebla Solidarności Rolniczej, ale one nie były podziemne, tylko były jawne, oczywiście były nielegalne w przekonaniu władz. Jeśli mówiąc o tym, że piąt szósty opracował dość szczegółową statystykę dotyczącą liczby opozycjonistów na wsi, więc nie wiem, dlaczego to nie zostało uwzględnione przez Biuro Studiów Pozycji. Dziękuję. Grześku, chcesz się jakoś odnieść? No, proszę bardzo. Czy odnośnie tych danych, to jest faktycznie ciekawe, bo chociażby dyskusje, co SB definiowało jako kontrolowanie, myślę, że będą trwały bardzo długo, bo w samych wewnętrznych dokumentach to jest bardzo różnie definiowane. I mi się teraz na przykład nasuwają takie przykłady, które myślę, że działają dobrze na wyobraźnię. Na przykład w Krakowie zostało otwarte taki punkt informacyjny jeszcze ROPCIO, a później Konfederacji Polski Niepodległej, który był prowadzony przez tajnego współpracownika aktywnego Służb Bezpieczeństwa i oczywiście w raportach się pojawia, że to jest kontrolowany punkt. SB odnosiło konkretne korzyści, bo ten punkt był jakby na widelcu, wszystko wiedzieli na bieżąco, tylko że co? Przychodzi marzec, czy nawet przed marcem 1980 roku, bo w marcu były wybory, tak, do Rad Narodowych. I nagle się okazuje, że ten punkt przynosi więcej szkód niż pożytku dla SB i oni w lutym każą go temu swojemu tajnemu współpracownikowi zamknąć. Więc to jest odwieczna dyskusja na temat skuteczności tajnych służb, to o czym tutaj już mówiliśmy. No podobnie jest z KOR-em i jego jakby komórkami KOR-u, które powstają w Radomiu, gdzie w Radomiu też jakby Służba Bezpieczeństwa wiedziała dość sporo, podstawiła tam swoich tajnych współpracowników, no ale przy dużym udziale tych TW-ców nagle tam w Radomiu zaczyna wychodzić pismo korowskie, zaczyna się aktywizować to środowisko opozycyjne, więc to będą dyskusje, które nas będą tutaj myślę, że długo ciągnąć, bo ci rolnicy w tym dokumencie, który opublikowałem, pojawiają się, i ja to też we wstępie zaznaczyłem, że na takich naradach na przykład w styczniu 1989 roku, kiedy jest oceniany jakby stopień penetracji różnych grup opozycyjnych,
i Solidarności, już wtedy no, trudno mówić, że podziemnej, ale właśnie tej Solidarności Zakładowej i właśnie TKK, tych środowisk związanych z Wałęsą, zarówno, nie wiem, NZS-u reaktywowanego, KPN-u, Solidarności Walczącej, tych wszystkich mniejszych grup opozycji niepodległościowej i tak dalej. No właśnie ci rolnicy są podani jako przykład grupy, gdzie dyrektorzy departamentów mówią między sobą, że to jest wzorcowy przykład dla nich, że tutaj kontrolujemy najpełniej i tak dalej. Tylko że jak sobie popatrzymy, to z perspektywy służb takich pojedynczych rolników, no bo przecież to nie było tak, że ci rolnicy byli najczęściej odcięci, bo sobie żyli w tej swojej wsi, co najwyżej mieli kilku współpracowników, ale oni byli rozsiani, więc dla służby specjalnej łatwiej jest jakby przynajmniej przyjąć ogólne założenie, że oni ich kontrolują, bo wiedzą, kto ich odwiedza i tak dalej. Więc jakby ta dyskusja o kontroli, no to no myślę, że ona będzie trwała. Co to jest kontrolowanie, co oni rozumieją przez kontrolę. Natomiast co do tych danych, to myślę, że nie... Znaczy ja tutaj powtórzę to, co rozmawialiśmy przed promocją. No muszę sprawdzić te liczby i wtedy wrócimy do tematu, gdzie tutaj jest błąd i czy to była konsekwencja samych SBK-ów, czy tutaj przy pracy nad tym dokumentem. Natomiast jak już mam mikrofon, to odniósłbym się też do tego Mitrochina. No bo Mitrochin do transformacji nic nie może dodać, bo on przeszedł na emeryturę w 1985 roku, więc te dokumenty siłą rzeczy dotyczą okresu wcześniejszego. Sądząc po tym, co zostało opublikowane, to mi się wydaje, że dla historyków Brytyjczycy czy brytyjskie służby niewiele schowały, co najwyżej dla, nie wiem, historyków zajmujących się sprawami kontrwywiadowczymi. Bo jeżeli popatrzymy, to w tych ujawnionych przez nich dokumentach chociażby puszczone zostały takie newralgiczne informacje jak chociażby informacja o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Lecha Wałęsy. No to przecież w Mitrochinie to jest podane jako domniemanie, że czy informacje o inwigilacji Karola Wojtyły, sporo różnych gier wywiadowczych prowadzonych przez KGB, no to w Mitrochinie jest. Więc no myślę, że Brytyjczycy mogliby chronić co najwyżej coś, co mogłoby ich gdzieś bokiem jakby w ich służby uderzyć i to by była jedyna grupa dokumentów, która nie została ujawniona. Natomiast chciałem na koniec zapytać tylko panów, bo właśnie tutaj to taka moskwocentryczność w rozmowach o transformacji jest obecna w zasadzie od 1989 roku i ona z różnym nasileniem się pojawia, ale czy nie mają panowie wrażenia, że wraz z otwieraniem nowych źródeł, wraz z rozwojem wiedzy, to na kwestię transformacji powinniśmy bardziej patrzeć waszyngtonocentrycznie. Czyli że jednak, jeżeli popatrzymy na skutki, efekt końcowy takiej globalnej transformacji, no to jednak możemy mówić o czymś w rodzaju, nie wiem, Pax Americana po transformacji. No jednak jedno supermocarstwo się skończyło i próbuje cały czas mniej lub bardziej skutecznie, ale jednak raczej nieskutecznie odbudowywać swoją pozycję. Natomiast no dopiero teraz tak obserwujemy, że jest jakby znowu się rozpoczyna taka duża globalna gra i te strefy interesów zaczynają być zagrożone, ale jednak od początku lat 90. No Amerykanie byli hegemonem, jeżeli chodzi o całą geopolitykę. Jeżeli popatrzymy, no chociażby u profesora Dudka w najnowszej książce, jak momentami z buta wręcz traktowano te nowe rządy, chociażby polskie, ale podejrzewam, że to nie dotyczyło tylko Polaków, tylko generalnie tych państw, które weszły w amerykańską strefę wpływów po transformacji, no to właśnie, jak to zagadnienie tego waszyngtonocentryzmu panowie oceniają? Nie, znaczy ja odpowiadając Grzegorzowi Wołkowi, mówię tylko powiedzieć, że właściwie odpowiedział sam na to pytanie. Rzeczywiście jest tak, że transformacja polega na tym, że Moskwa w pewnym momencie, moim zdaniem w nadziei na pewną modernizację systemu, przy pomocy Gorbaczowa uruchamia pierestrojkę, po czym to się momentalnie, może przesadzam momentalnie, ale w ciągu 2-3 lat wyrywa spod kontroli i w to miejsce zaczynają wkraczać Amerykanie, którzy wykorzystują to. Przy czym oczywiście oni początkowo też, jak się wydaje, choć nie mamy tutaj pełnego dostępu do amerykańskich źródeł, ale chyba nie do końca wierzą, że ten Związek Sowiecki jest aż tak słaby, jak to się dzieje. Stąd ten moment między 89 a 91 rokiem, kiedy właściwie Amerykanie próbują podtrzymać Gorbaczowa i hamować te narastanie tych tendencji niepodległościowych
republikach sowieckich. No to kwintesencja tego to jest słynne przemówienie George'a Busha w Kijowie w 1991 roku, gdzie odwodził Ukraińców od koncepcji ogłoszenia niepodległości. To jest takie najbardziej symboliczne dla całej tej polityki, no bo okazuje się, że mimo, że właściwie Amerykanie wcale nie chcieli rozpadu Związku Sowieckiego, chcieli go tylko osłabić, no okazało się, że efekty przerosły daleko ich oczekiwanie, Związek Radziecki się rozsypał i w tym momencie Amerykanie się zaczynają zastanawiać, jak daleko się mogą posunąć, się, co zrobić z całym tym posowieckim obszarem i ta refleksja trwa lat kilka, kończy się oczywiście przyjęciem tych państw, części tych państw z regionu posowieckiego do NATO i w tym sensie tak, to jest Pax Americana, tak naprawdę Moskwa zaczyna próbować odgrywać na nowo rolę w tym regionie, w istocie rzeczy dopiero od momentu, jak Putin tam przejmuje władzę. Lata 90. Oczywiście to nie jest tak, że Moskwa nic nie mówi, no pamiętamy, że Jelcyn jest przeciw przyjęciu Polski do NATO, najpierw jest za, później jest przeciw, no ale tak naprawdę ten sprzeciw rosyjski jest słaby, bo Rosjanie nie mają właściwie żadnych narzędzi, żeby to egzekwować i widać wyraźnie, że to bardziej jest piłka po stronie amerykańskiej, to Amerykanie się zastanawiają, co zrobić z tym regionem, ale stopniowo budują tutaj rzeczywiście swoje wpływy, więc w tym sensie tak, zgoda, no ale początek tego procesu jest rzeczywiście w Moskwie. Znaczy to jest tak, że to nie Amerykanie zmusili, znaczy pośrednio zmusili oczywiście Związek Sowiecki do rozpoczęcia pierestrojki, no właśnie tymi różnymi działaniami, czy w Afganistanie, czy to jest ten spór o ceny ropy naftowej, no tak czy owak, jak dr Kozłowski powiedział, niewątpliwie Amerykanie nie robili nic, żeby utrzymywać wysokie ceny ropy, tylko raczej odwrotnie. W każdym razie przede wszystkim ten program zbrojeń reganowski, prawda? On dla Rosjan był olbrzymim wyzwaniem, ten proklamowany przez Reagana. Czyli mówiąc inaczej, to jest tak, że Moskwa zaczyna ten proces, ale później bardzo szybko rzeczywiście przejmują inicjatywę Amerykanie i my ciągle o tym wiemy mało, no mamy jakieś elementy, no prawda, o Polsce akurat jeszcze trochę piszę w mojej książce, ale mamy tą historię, prawda, z archiwum wywiadu Stasi, operacja Rosenholz, czyli wywiezienie przez oficerów CIA tej części najcenniejszej, można powiedzieć, archiwum Stasi, czyli wywiadu Stasi do Ameryki i oddanie tego po wielu, wielu latach, też wiadomo w jakiej części Niemcom, prawda, już państwu sojuszniczemu. Więc to jest przykład właśnie, ja nie wykluczam, że podobne rzeczy się działy jeszcze w innych stolicach krajów satelickich, tylko o tym nic nie wiemy, gdzie też jest możliwe, że Amerykanie coś albo wszystko, albo jakąś część wywieźli. No i oczywiście jest kwestia tego, powiedziałbym, co ja też sygnalizuję w mojej książce w odniesieniu do Polski, a nie wiemy jaka była tego skala w odniesieniu do innych państw bloku, to jest rozpoczęcie od roku 90 szkolenia ludzi z nowych aparatów państwowych, tworzących się w tych państwach, w Stanach Zjednoczonych. No. W Polsce w 90 roku sto kilkadziesiąt osób wyjeżdża na szkolenia do Stanów Zjednoczonych, no i właśnie odkrywam po kolei kolejne osoby, bo nie mam nigdzie dokumentów, gdzie byłyby te lista, gdzieś pewnie jest, ale jakby się objawiają kolejne osoby i ostatnio właśnie na jakimś spotkaniu o tym powiedziałem, stał pan i mówi, no tak, ja byłem na tym szkoleniu, prawda? Więc to są ludzie oczywiście, którzy później odgrywali istotną rolę, na przykład w aparacie dyplomatycznym, w gospodarczym i tak dalej. No i to jest niewątpliwie budowanie przez Amerykanów tej nowej elity przywódczej w Polsce, a zapewne także w innych krajach regionu. Więc tutaj się zgadzam z Grzegorzem Wołkiem, trzeba mówić o transformacji nie tylko jako o operacji Kremla, ale być może właśnie bardziej operacji, albo w równym stopniu operacji Waszyngtonu. No i tu miejmy nadzieję, że się dowiemy nieco więcej z racji większych szans na pewne otwarcie archiwów na przestrzeni najbliższej dekady. Znaczy już... No, może dosłownie krótko, znaczy najkrócej mówiąc, utrzymanie imperium kosztuje i okazało się, kiedy Moskwa podliczyła sobie w drugiej połowie lat 80. ile wykłada nie tylko na zbrojenia, ale także na różnego rodzaju subsydia dla państw sojuszniczych, to się okazało, że ich zwyczajnie na to nie stać i trzeba zrewidować swoją imperialną politykę. Jest posiedzenie biura politycznego, gdzie ktoś z betonu Politbiura zwraca uwagę Gorbaczowowi, że to niedobrze, że Polska negocjuje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, no bo to jest ingerencja przecież Zachodu i w ogóle jakieś rozwiązania rynkowe, na co Gorbaczow krótko odpowiada, jakbyś ty był tak zadłużony, też byś negocjował.
Tak, to było świadome po prostu do pewnego stopnia cofanie, ograniczanie władzy swojego własnego imperium i Amerykanie po prostu stopniowo w to wchodzą. I tutaj jest ten moment przejściowy na przełomie 89-90 roku, gdzie właściwie Amerykanie są, no można powiedzieć, przestraszeni tempem w ogóle tych zmian, które się dzieją, bo oni przewidywali zapewne różne scenariusze, ale chyba tak optymistycznego do pewnego stopnia dla siebie, że tak się szybko Związek Radziecki zacznie sypać, to nie przewidywali. Znamy to później, to skutkuje przyjęciem polityki nie tylko wspierania Gorbaczowa, ale wręcz hamowania tych przemian. Znamy to na przykładzie polskim. Ostatnio odtajniono w archiwum IPN-u pewne dokumenty tam z ambasady amerykańskiej. Jest przerażenie właściwie w tych dokumentach wysłanych do Departamentu Stanu. Kiedy się okazuje, że oni dostają taki sygnał właściwie wysłany przez Czyrka, że Jaruzelski nie za bardzo chce zostać prezydentem, startować w ogóle w wyborach. Amerykanie są przerażeni, że po prostu trzeba coś z tym zrobić. Niech ten Jaruzelski startuje jednak. Tak? Później mamy te wszystkie już znane przypadki, że ambasador rozmawia na temat techniki głosowania w Zgromadzeniu Narodowym. No i później tak dalej, i tak dalej. Profesor Dudek opisuje w swojej książce, ja też to opisuję, bo to ma jakiś wpływ na transformację chociażby służb specjalnych w marcu 90 roku, tak, zupełnie już inna dynamika zmian w całym bloku. Mazowiecki jedzie do Waszyngtonu i tam w czasie rozmowy z Dickiem Cheneyem, który jest wtedy sekretarzem obrony, zostaje właśnie Dick Cheney, mówi, że naszej administracji bardzo się podoba tempo zmian w Polsce i to, żeby utrzymać po prostu właśnie taki kierunek zmian, a do tego jest potrzebne utrzymanie na stanowisku prezydenta generała Jaruzelskiego, a żeby ministrem obrony dalej był Siwicki. Tak, no, a później już, kiedy dochodzi po prostu do zmiany, Związek Radziecki zupełnie się rozpada i dokonuje się implozja, Amerykanie po prostu zaczynają stopniowo wchodzić ze swoimi wpływami na teren Europy Środkowo-Wschodniej, starając się po prostu czy to kierować różnego rodzaju procesami, po prostu nawet zakulisowo, generalnie w zamian za to, że po prostu dbają o to, żeby umarzać na przykład Polsce różnego rodzaju długi, czy oferować różnego rodzaju programy wsparcia właśnie tej transformacji gospodarczej, żądając zapłaty na przykład na innych polach. W zeszłym tygodniu widziałem notatkę chyba z 91 roku. Nie chcę teraz skłamać, gdzie jest rozmowa delegacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie Amerykanie instruują polską delegację, gdzie nie można eksportować broni, czołgów i różnego innego rodzaju sprzętu, co w konkluzji notatki jest tak, że właściwie wszystkie kluczowe rynki nam zablokowali w tej chwili, no ale musimy czekać na decyzję, niech to wyższy stopień, niech sobie Warszawa rozmawia teraz z Waszyngtonem, jak to rozwiązać. Tak, tak więc no to ewidentnie Amerykanie po prostu stopniowo wchodzą, a do jakiego stopnia nie wiemy tego. Jeszcze kilka zdań dopowiem do tego, kontynuując myśl Tomka Kozłowskiego. Faktycznie no, trzeba powiedzieć, że George Bush nie był Reaganem, więc tam widać bardzo dużo takiej ostrożności w postępowaniu, ale wszystkie Amerykanie byli, no właśnie przeceniali chyba moim zdaniem ciągle właśnie tą siłę Związku Sowieckiego w tym ostatnim etapie, a wszystkim tematycznie bali się rozpadu Związku Sowieckiego i tego, co może się potem wydarzyć. Że po prostu może być jakiś chaos, nie wiadomo co będzie, zwłaszcza z bronią atomową i lepiej mieć jednego znanego przeciwnika niż kilkanaście jakichś państw, nie wiadomo co z nimi potem robić. Potem też bardzo mocno naciskali, żeby Ukraina pozbyła się też broni atomowej, co się stało faktem w 1994 roku. Obiecali bezpieczeństwo, widać, że nie zadbali o to do końca, bo dokładnie 20 lat później na Krymie zdarzyło się to, co się zdarzyło. Natomiast co jeszcze do tego można dodać, że z punktu widzenia Moskwy, ja myślę, że rzeczywiście KGB snuło jakieś plany, projekty i tutaj coś mogło w tym być na rzeczy, co tam Golicyn sobie z tego wyniósł czy wymyślił, tylko że potem to było nie do zrealizowania, bo nie byli w stanie tego realizować. A trzeba pamiętać, że w opinii Rosjan lata 1985-2000 to jest druga wielka smuta. Pierwsza po początku XVII wieku, kiedy Polacy weszli do Moskwy, a druga to jest okres Gorbaczowa i Jelcyna. Dla nich to jest wypadku po prostu.
Dobrze, bardzo dziękuję naszym referentom. Chciałbym, żebyś Państwo podziękowali brawami za tą ciekawą dyskusję. Chciałbym równocześnie poinformować, że Pamięć i Sprawiedliwość można ściągnąć z internetu, jest dostępna w wersji PDF na stronie IPN. A jeśli ktoś będzie chciał egzemplarz papierowy, mamy kilkanaście do dyspozycji. Redaktor naczelny rozda zainteresowanym. Jeszcze raz Państwu dziękuję za obecność i dziękuję profesorowi Gutkowi, doktorowi Kozłowskiemu za ciekawe refleksje.